Tylko, że ona się rzuci zaraz na mnie, nie? O, już się rzuciły. Kurde, dobra. To się nie uda, nie? To się nie uda tym Desmodusem. God damn it! Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zabiliśmy sobie bossa, mini bossa, Bale, pszczółkę. Użyłem do tego Terizino, nie było żadnych w sumie problemów. W sumie tam jeden Terizino był bliski śmierci, chyba 200 HP mu zostało, ale nic poza tym strasznego jakoś się nie wydarzyło. Może miałem szczęście, słuchajcie, i nie atakowała mnie jakoś mocno zbyt często ta pszczoła, a może po prostu ona taka słaba już jest. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, spróbujemy sobie przejść przez portal. Ja się generalnie mogę teleportować, nie? Przytrzymując R. No ale nie będziemy jak na razie tego używali. Mogłem się w sumie przeteleportować też na tamtą wyspę, ale dobra, już przelecimy gryfem i znajdziemy jaskinię, w której właśnie portale są, i spróbujemy sobie takiego portalu użyć. Nie jestem pewny, czy ja nie potrzebuję jakichś run albo czegoś. Zaraz sobie to wszystko oczywiście sprawdzimy, no i zobaczymy, czy będziemy mogli się przeteleportować i jak w ogóle te teleporty wyglądają. Tą pszczołę mogę co godzinę zabijać, tylko że ja muszę być w grze, żeby ta godzina minęła. Więc musiałbym być w grze po prostu na singlu tutaj w tym przez godzinę i wtedy mogę zabić pszczółkę raz jeszcze. Fajnie by było przygotować się też do innych bossów. Mówiliście, że Gigełek jest najlepszy do tego, więc no z tym się na razie będziemy musieli wstrzymać, bo nie jestem w sumie gotowy, żeby oswoić Gigełka. Fajnie by było znaleźć lepszą kuszę, może karabin. Ja mam dostęp do biotoksyny w sumie na tej mapie, więc fajnie by było w sumie ten karabin, jakiś dobry schemat sobie zdobyć, żeby strzałki z biotoksyny robić. Bo wtedy dużo, dużo prościej byłoby mi tutaj oswajać cokolwiek, nie? Tym bardziej, że Gigełek nie jest, no, nie jest jakimś prostym dinkiem do oswojenia. O kurde, ja chyba przeleciałem. O, właśnie, tego szukam. Jak jest taka skała ze złotem, to po lewej stronie tej skały powinno być wejście do jaskini. Powinno być dość dobrze widoczne. Ej, patrzcie, tu są jakieś schody, tego nie widziałem wcześniej. Ciekawe. O, tu jest chyba to, widzicie? Tu jest skała ze złotem. Ej, a tam też coś jest, widzicie? No, nie mogę przybliżyć, jak mam tego, jak siedzę na gryfie. Tu są chyba portale. W tym miejscu. Takie duże wejście jest, o. Ciekawe, czy są tam potworki, ciekawe, czy ja tam mogę latać. Nie mogę latać, ej kurde, dziwne. Bo mam włączone, w ustawieniach sobie włączyłem latanie w jaskiniach, a nadal nie mogę latać w jaskiniach. Coś jest popsute, kurde. Tak samo nie mogę latać na Asgardzie i tych innych rzeczach, nie? A chciałem latać. I nie wziąłem sobie Desmodusa, więc no mamy problem. Tutaj mamy portale. O, nawet jest runa. Wziąłem sobie Desmodusa? Ej, wziąłem sobie Desmodusa. Dobra, ja jednak jestem mądrzejszy niż myślałem. Idę sprawdzić jeszcze tylko te schody, bo tam też jakaś jaskinia była dziwna. Chciałbym sprawdzić właśnie co to tam jest. Co to tam jest? Co to tam jest? To też jest jakaś jaskinia. Tylko oczywiście pewnie nie wlecimy tam do środka. Czy tu są jakieś stworki, potworki? Ej, ja wiem co to jest. Wygląda na to, że nie ma tutaj żadnych stworów. Deino. No właśnie, Deino byśmy mogli też ogarnąć. No to jest taka o jaskinia, nie? A jest tu notatka jakaś? Niestety w polskiej wersji gry napisy są zepsute, ale ogólnie tutaj są chyba twórcy mapy wypisani i tak dalej, pozdrowienia tutaj jakieś i tak dalej, nie? To jest taka świątynia tutaj. O, proszę bardzo, tutaj się da spaść na dół. Fajne miejsce w sumie też, żeby bazę sobie zbudować, nie? O, tutaj widać napisy. A to ciekawe, że tam nie widać, a tutaj widać. No. Że pozdrawiamy wszystkich twórców mapy. Lecimy do portalu. No dobra. Teraz pytanie, który to jest portal do Asgardu? Szczerze mi się wydaje, że ten środkowy. Tu jest zima, tutaj nie idziemy. Na Jotunheim, to jest chyba Jotunheim się to nazywa.
Tam jest tak zimno, że tam zamarzacie w 3 sekundy. Jotunheim Terminal. Za darmo! Jotunheim... My chcemy iść na Asgard. Więc chyba tutaj. Tak jest, Asgard Terminal, a tutaj będzie... Nie wiem, co to jest. Vanaheim, o właśnie. Ja zapominam tych nazw. Vanaheim, Asgard i Jotunheim. Dobra, my idziemy na Asgard. Spróbujmy... Prześlij postać? Czy ja mogę tutaj... A, zobaczcie, ja mogę tutaj się przenieść na inną postać? Na inną mapę? Prawdopodobnie tak. Dobra, ale my spróbujemy sobie po prostu tego użyć. Up to 30 tames. Aha, można przenosić też dinozaury ze sobą. Ciekawe. Desmodusa sobie wyciągniemy, bo tam nie możemy gryfem latać. Mhm. No i co? I tak mi w powietrzu pojawiło? Halo? No dobra. No i jesteśmy na Asgardzie. I Desmodusem tutaj mogę latać. Dziwne kurde w sumie, bo mam to latanie w jaskiniach, a nie mogę latać. O, bobry! Bobra chciałem w sumie. O, Mewingi tu też są. Tu jest taka rzeczka właśnie przy terminalu, nie? Jak macie terminal, to jest taka rzeka. I tu jest dużo bobrów i tu są tamy bobrów. Więc jak ktoś chce cement zbierać na tej mapie, to właśnie tutaj chyba jest najlepsze miejsce na to. Tutaj jest chyba najlepsze miejsce na to. Tylko kurde... Nie wziąłem sobie ani biotoksyny, ani tego. Abym w sumie oswoił sobie bobra. Chociaż w sumie, czy ja potrzebuję bobra? Nie, chyba nie potrzebuję na razie bobra. No to pikowanie tym desmodusem to takie jest jakieś 2 na 10. On od razu prędkość traci. Dobra, tylko teraz tak. Tutaj na Asgardzie są Shadowmainy. Są chyba Rock Drake'i gdzieś, ale to trzeba mieć pancerz na radiację, bo tam radiacja jest. Są na pewno wiwerny grom. O, owce tu są. Przym se przygotował ciastka warzywne. No normalnie dużo owiec. Dobra, momencik. Wrócę do bazy, tylko teraz już normalnie będę teleportów używał, co ja tam kurde będę się... Bardiland? Dobrze? Bardiland? Bardiland. Bardiland, tam mieszkam, nie? Może zrobię sobie karabin i zrobię sobie strzałki z biotoksyny. Wezmę sobie troszeczkę też biotoksyny, żeby było. Może rzeczywiście tego bobra na szybko uśpię. A fajnie by było ciastka warzywne przygotować i oswoić sobie dwie owce. Może, słuchajcie... Pójdziemy do aberracyjnej jaskini. Bo przydałoby mi się grzybowe drewno. Żeby zrobić pułapki na ryby i żeby mógł sobie ryby już nałapać. Do oswajania Shadowmaina, nie? Tylko pisaliście mi, że łososie jednak nie są dobre, a mi się wydawało, że łososie są najlepsze do tego oswajania Shadowmainów. Chyba, że piranie jakieś albo coś? No nie wiem. Dobra, teleportuję się normalnie na Asgard, już nie będę tam do portalu leciał. Wiemy już, jak to wygląda mniej więcej. Można się teleportować od pierwszego levela, nie trzeba zabijać bossów, tylko trzeba tam przyjść i bossa zabić. Ej, czekajcie! Zapomniałem o ciastkach! Uciekamy! I tutaj też mam pod bazą owce. Ach, kurde, ja zapomniałem, że jak gryfem tutaj nie mogę latać. No dobra, tylko teraz kurde, gdzie ja jestem? Dobra, tu jest terminal. Przy terminalu widziałem tamtą owcę. I zapomniałem, miałem samicę przecież przy bazie owce, nie? Zapomniałem sobie o niej, ja miałem ją oswoić na szybko. No i tak to właśnie jest. No i tak to kurde właśnie jest. Ale dobra, może tutaj znajdziemy samicę też. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Dobra, tylko czekajcie, w którą stronę ja wtedy leciałem, że ja tą owcę widziałem? Tu jest mężczyzna na 140. Dobra, może być. Był gdzieś na 145, no ale dobra. O, ładny. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Szybko, szybko, szybko. Chowaj się. O nie, dlaczego ty jesteś tak kurde wysoko? Wyląduj. Wyląduj, dziadu. Kurde, dobrze, że mnie nic nie zaatakowało, nie? Dobra, mamy owieczkę. Teraz potrzebujemy samca. Samice, znaczy się. Tutaj jest jakiś las. Wylećmy do góry. A, i zapomniałem notatki podnieść przy portalach. Będę musiał tam znowu polecieć. To jest jakiś szkielet chyba.
tak to wygląda trochę, nie? Nie jestem do końca pewny, co tu jest. Bardzo źle mi się lata tym Desmodusem. Kobieta na 55. O, kobieta na 140. Może być. Może być. Źle się tym Desmodusem lata, bardzo. Powolny jest i w ogóle dziadowy. Nie podoba mi się. Szkoda, że mi to kurde latanie nie działa, bo ja bym se tu gryfem chętnie polatał, a tak to nie mogę. Nie wiem czemu. Dobra, no to jest takie kurde, jakiś szkielet i jakieś drzewa tu wyrosły. W sumie nic specjalnego tutaj nie widzę. Wiem, że jest taki las. Właśnie taki jak to. I tam już coś specjalnego może być. A, tu jest ten las. Tu jest ten las i o ile się nie mylę, chyba tutaj właśnie w tym lesie. W tym miejscu, o. Tu jest jaskinia. Oczywiście... Chociaż wiecie co? Może mógłbym tam wlecieć? Jest pewien sposób, słuchajcie. Na zbieranie jaj wyvern, właśnie z Fjordhawkiem. Tylko wiecie co? Potrzebujemy sobie gdzieś tu łóżko chyba wybudować. Tylko fajnie by było, jakby mnie wiwerny kurde nie zaatakowały jednak. W ogóle, nie? Że znajdę jajko, schowam Desmodusa, wezmę jajko i dam się zabić. Chociaż, no, lepiej by było po prostu zjeść polimer albo coś, żeby szybciej zginąć. No właśnie, bo jak mi Fjordhawka zabiją, to ja już później tego lutu nie odzyskam, ej. Znajdźmy modliszkę. Znajdę tu modliszkę? Właśnie, a może w środku tu znajdę modliszkę przecież. Aha, onychy, kurde, jakie wielkie levele mają. O nie, ja tu nie wlecę. Momencik. W takim razie spróbujmy tych onychów może na siebie nie ściągnąć. O, to nie będzie takie łatwe. A może, ojej, może one się na Desmodusa nie rzucają, nie? Bo to też jest nietoperz, kurde, przecież. Dobra, i teraz tak. Co nie mogę tu przyciemnić trochę? I tu jest mnóstwo gromowładnych... Aha, dobra, już się rzuciła na mnie. Dobra, uciekamy. O, Jesus, ja jej nie zabiję. Ile ona ma HP? 4000 HP. No, ona już się bije z tym. Jak spróbuję wlecieć, to ona mnie zaatakuje? Coś czuję, że stracę Desmodusa tutaj w tym miejscu, wiecie? Nie zaatakowała mnie. Ale coś czuję, że stracę tego Desmodusa tutaj. 1.75. Ej, to by było super jajeczko, nie? Tylko, że ona się rzuci zaraz na mnie, nie? O, już się rzuciły. Kurde, dobra. To się nie uda, nie? To się nie uda tym Desmodusem. God damn it! Dobra. Dobra, jem ten... Polimer! Fjordhawk, przeżyj! Worek leży. Fjordhawk żyje. Udało mi się też schować Desmodusa. Fatalnie, kurde, nawet mi się jaja nie udało podnieść. Macie jakiś plan? Plan działania tutaj, w tej jaskini? Kurde, ciężka sprawa Desmodusem, wam powiem. Desmodus jest strasznie powolny. Weźmy tego Desmodusa. Coś będziemy musieli zabić, żeby on się podleczył. Co ja tam mówiłem, że będę robił? Bobra miałem oswajać! Olać te wiwerny na razie. Ja tam nie dam rady, kurde, wlecieć tym, tym Desmodusem. Dobra, mam już jakieś paczuszki z krwią. On powinien sobie je zjadać? Sam? A może nie jak jest w powietrzu? A weź wyląduj ty.
Czemu on nie zjada paczuszki z krwią? Czemu zniknęły te paczuszki z krwią? Uleczył się. Co tu się stało? Ej, co się stało? Zniknęło 17 paczek i Desmodus ma full HP prawie. Tak to działa? Dobra, wiecie co? Na Asgard wrócimy później. Zdobyłem owce, jak na razie to wystarczy. Pokazałem wam też, gdzie są wiwerny, aczkolwiek no nie jestem gotowy, kurde. Nie jestem gotowy, Desmodus jest za słaby. Nie mam pomysłu na to, jak wejść do tej jaskini, więc może na razie się wstrzymamy. Polecimy sobie, słuchajcie, z powrotem do bazy. I polecimy sobie do tej aberracyjnej jaskini. Ja sobie wezmę do tej jaskini Mining Drilla. I tam sobie pozbieramy grzybowe drewno i pokażę wam, co jeszcze tam jest. Mam nadzieję, że znajdę tam grzybowe drewno. Powinno tam być grzybowe drewno, nie? W sumie, kurde, to mogłem się od razu tepnąć na Vanaland. Wiecie co, ja się tepnę na... Bo ja nie potrzebuję chyba nic z bazy. Vanaland i NW. Vanaland Soul i NW chyba. Dobrze, dobrze, cofnijcie się, zatrzymajcie się, zobaczcie, który dokładnie Vanaland kliknąłem. Ale no, to właśnie taki Vanaland, nie? może się źle tepnąłem, że rzeczywiście. To cofam to, co powiedziałem o tym teleporcie. To jednak nie ten teleport. Dobra, w końcu to znalazłem. Jestem przy starej bazie, to jest 57-89, ale to nie jest istotne. O ile się nie mylę, to gdzieś tutaj jest wejście do jaskini. Tu jest chyba wejście do jaskini. Aberracyjnej. Tak jest, dobra, pokażę wam. Koordy to jest 57-85. 57-85, dosłownie. Stoję przed wejściem. Dobra, gryfem niestety tam latać nie będziemy mogli. Będziemy mogli tam latać Desmodusem i może Desmodusem na razie tam będę latał. Zobaczymy, co tam w ogóle jest, jakie dinki i tak dalej. No też nie wiadomo, czy sobie poradzimy, nie? O, widzę, że są Ravagery. Pustoszyciel na 150. Tego zabijemy. Czy ja mógłbym karabin? Zaraz, zaraz. Dobra, już myślałem, że karabin zgubiłem. Patrzcie, tak mogę strzelać. Ej, a patrzcie. Czekajcie, gdzie ten Ravager jest? Tu stoi. A jakby tak zrobić, powiesić się tak, o, i wyciągnąć karabinek i strzelać do dziada? Nie głupie, nie głupie. Tylko baraniny, kurde, nie mam. Ej, ale mam pieczoną jagnięcinę chyba. A, przynajmniej miałem, schowałem do lodówki. No ja pierdzielę, naprawdę. Co ty chłopie robisz, no? Co ty chłopie robisz, no? On leci do góry na X-ie. Nie podoba mi się to. Nie mogę się zatrzymać. A ja się lubię zatrzymywać, wiecie? Koza tu jest. Jaki poziom masz, kusko? 150 level kozy! Zaraz szukam grzybów, kurde. Dobra, w sumie im dalej wyjdziesz z tej jaskini, panie pustoszyciel. Kurde, no nie mogę się zatrzymać, no. Prastarym mięsem się nie opłaca go oswajać. No muszę tą baraninę ogarnąć. Dobra, śpi. Możemy sobie go oznaczyć. Wydaje mi się, że nic go tutaj nie zje. 150 kobieta, 20 mężczyzna. Co ty chcesz? Grzyb Agerawik. Grzyb Agerawik. Tylko pytanie. Gdzie ja tu grzyby znajdę? Rzadkie grzyby. Kryształ, kamień, włókno. Kurde, no to mnie nie satysfakcjonuje. Halo. Dobra, ale jest jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać tutaj z tej jaskini. Jak weźmiemy sobie Mining Drilla. Nie to. O! I jak te zwykłe kamienie będziemy zbierać, zobaczcie. Zwykłe kamienie tutaj będziemy zbierać tym. To lecą nam odłamki elementu.
Swoją drogą, czekajcie, a sprawdźmy. O, kilofem jak zbieramy, czy tam siekierką, to też po trochu tego odłamku elementu wypada. Aczkolwiek, no, kilofem się nie opłaca tego zbierać chyba, moim zdaniem. Dobra, on się nie obudzi raczej tak szybko. Chce grzyby i chce ten. I chce mięsko, nie? Oswoimy sobie tę kozę i tego pustoszyciela. Poszukajmy. Zobaczmy, co tu jest. Zobaczmy, co tu jest. Więcej pustoszycieli. To zrozumiałe. Kretoszczura w sumie też bym mógł oswoić. Tu jest jakiś terminal. Jakieś trupy leżą. Co to ma być? Co to tu zdechło? Ryby jakieś. Co to są minugi? Ej, coś słyszałem o tych minugach. Co z tego wypada? Krew pijaki i chityna. Perły, ropa. No, bo tutaj mnóstwo rybek zdechło po prostu. Ale co to za terminal jest? Małpę się tu przyzywa. Okej. O, Rock Drake. Czekajcie, Rock Drake? Czy tu będzie radiacja? Czekajcie, bo tam od drugiej strony też było wejście. Może to te, po prostu takie kółeczko się robi, nie? Ta, widzę tego Spino. I widzę też tego Rock Drake'a. Łuska mi uciekła. Co jest? Gdzie moja koza? Moja koza na 150. Ja pierdziele. No bo walonych grzybów nie mogę znaleźć. A właśnie, bo ja tutaj przyszedłem przecież po grzybowe drewno. Momencik. Dawaj mi grzybowe drewno. No tu zwykłe drewno wypada. Gdzie jest grzybowe? Halo? Policja? Grzybowe drewno? Kurde, no plan był genialny, no. Plan był genialny. Przyjść, zebrać i wszystko miało być. O! Metalowe buty blueprint. Metalowe buty blueprint. Zabijamy to. Ała! Jak skoczyły na mnie. Kurde, mężczyznę na 140 zabijam, a tu samicę na 150 oswajam. Bardzo niedobrze, no ale trudno. Tak na razie nie mam czym tego oswoić. Tylko teraz, kurde, musimy tą baraninkę przynieść. Biorę ten zrzucik. Słabe te buty. Ale w sumie dużo durability mają, więc w sumie nie są najgorsze. Problem, bo nie wiem skąd te grzyby zabrać. Myślałem, że tu znajdę grzyby, nie? Może pozbieram sobie tutaj jeszcze troszeczkę tego elementu. Aczkolwiek jeszcze będziemy musieli zabić kilka razy bossa. I sobie zastanawiam, czy tak pofarmić sobie tą Bale, żeby sobie ten replikator zrobić. Czy może spróbować sobie innego bossa zabić. Tylko ja nie mam za bardzo czym tego zabić. No w sumie Terizino, jakbym wziął 30 Terizino, no to może by dały radę, nie? Tylko problem w tym, że nie wszystkie te Terizino mają przywiązanie. No i to jest takie, taka ciężka sprawa trochę z tym, nie? Bo one są takie dość słabe w sumie. Te moje Terizinki. No nie wiem, zastanowię się. Możecie w sumie mi dać znać, czym mógłbym zabić tego bossa. Czekajcie, gdzie my jesteśmy dokładnie na mapie? Jakbym się teleportował na South i na przykład SE, to może bym się tutaj pojawił i byłbym bliżej. Przetestujemy to. Przetestujemy to. Dobra, i gdzie jestem? Jestem koło mojej bazy. Idealnie. Idealnie. No to już wiecie, jak się teleportować. No już wiecie, jak się teleportować. Dobra, wchodzimy do środka. Ej, ale czekajcie, ja sobie zaznaczyłem przecież samicę też. Gdzie jest moja samica? Ej, co się stało z moją samicą? Przecież ona tam padła. Co się tam stało? Dobra, jeden jest. Dawaj tą baraninę z powrotem, kurde chłopie. Gdzie jest moja samica, ja się pytam. A, dobra, ja tym nie mogę tutaj latać. A i tak daleko doleciałem, nie?
Co tu się stało? Co ją zeżarło? Jak to jest możliwe, że ona zniknęła? Co tu się wydarzyło? Przecież ten pustoszyciel na pewno jej nie zeżar. No oszukali mnie. O, runa. Ale lipa. Dobra, biorę tego mining drilla, pozbieram sobie tych odłamków elementu trochę i spadam do bazy, słuchajcie. Możecie mi dać znać odnośnie tych grzybów, gdzie znaleźć te grzyby. Ja wiem, że jest tu jeszcze gdzieś pod wodą jakaś aberracyjna jaskinia chyba. Możecie mi dać znać dokładnie, gdzie to jest. Chętnie sobie tam pójdę, bo prawdopodobnie tam właśnie grzyby znajdę. Być może nawet tam kozę bym oswoił, a nie tutaj. Bo tutaj tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział tutaj jest. No nie jest to jakiś super to zbieranie tego elementu tutaj. Bo o ile się nie mylę, 10 tysięcy odłamków to jest 100 elementu, nie? Więc w sumie trochę by tu trzeba było zbierać, żeby nazbierać sobie tego elementu trochę. No ale wiecie, jest możliwość przynajmniej zbierania tego, nie? Jest możliwość zbierania tego. Oprócz tego mamy mini bossy do zabijania, mamy zwykłe bossy do zabijania. Także wydaje mi się, że z elementem tutaj jakoś damy radę sobie na tej mapie, nie? Dobra, no nic, spadam stąd. Szkoda, kurde, tej samicy. Nie wiem, co się z nią stało. Czekajcie, tu jest jeszcze jedna runa, bierzemy ją. Szkoda troszkę tej samicy, no ale wiecie, oswoję sobie kiedy indziej pustoszyciela jeszcze. Szkoda też tej kozy, że zniknęła. Bo chętnie ogarnąłbym jej grzyby i bym sobie ją oswoił. No ale może zrobimy to w innej jaskini. No a póki co, słuchajcie, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!